Kim jest tajemnicza kobieta? Czesała i ubierała Kliosmith. Smith zaginięcie Kliosmith. W zeznaniach cztery latki pojawia się tajemnicza kobieta. Nowe informacje w sprawie zaginięcia czteroletniej letniej Clio Smith w Australii. Dziecko miało podczas rozmów ze śledczymi wspominać o tajemniczej kobiecie, która m.in. ubierała jej czesała. Śledczy podejrzewają, że osoba ta może mieć związek ze zniknięciem dziecka, którego policjanci poszukiwali przez 18 dni. Australijska policja poinformowała, że w rozmowach z odnalezionym dzieckiem pojawia się tajemnicza kobieta, która miała się nim zajmować. Nie wiadomo nadal, kim jest ta osoba, ujawnia dziennik. Daily Mail Australia, który rozmawiał z informatorem zbliżonym do śledztwa. Tajemnicza kobieta czesała i ubierała. Kliosmit, czteroletnia dziewczynka, miała opowiedzieć śledczym, że kobieta przychodziła do niej, gdy była przetrzymywana w domu mężczyzny zatrzymanego za porowanie w Karnarwą w północno-zachodniej części stanu Australia Zachodnia. Osoba ta miała zajmować się dzieckiem, między innymi czesać je oraz ubierać. Śledczy sprawdzają teraz, kim mogła być. Przesłuchania z udziałem dziecka w specjalnym trybie rozpoczęły się w poprzedni czwartek. W domu, w którym znaleziono dziecko, cały czas prowadzone są czynności. Śledczy chcą między innymi, sprawdzić, czy tajemnicza osoba była zamieszana w porywanie. Obsesja na punkcie zbierania lalek o uprowadzenie jest jak dotąd podejrzany 36-letni Terrence Darrell Kelly, który został zatrzymany i przebywa w areszcie w Perth. Gdy w minioną środę ok. godzina 1.30 w nocy do jego domu weszła policja, mężczyzny nie było. Dziecko nie spało i bawiło się zabawkami, siedząc na podłodze. Policja zaapelowała do świadków, którzy spotkali się z Terencem kerem bądź widzieli go lub mają jakiekolwiek inne nowe informacje wpływające na śledztwo, aby się zgłosili. Zdaniem policji każda informacja może pomóc ustalić, kim jest osoba z zeznań Smith. Śledztwo jest kontynuowane, a drobiazgowe przeszukanie i badanie domu ma potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni. Daily Mail Australia ujawnia, że zatrzymany mężczyzna miał obsesję na punkcie kolekcjonowania lalek, a swoją miłością do dziewczęcych zabawek chwalił się na portalach społecznościowych. Lokalni mieszkańcy powiedzieli mediom że 36-letni mężczyzna jako dziecko był porzucony przez biologiczną matkę uzależnioną od narkotyków. Został oddany na wychowanie Penny Walker, ciotce, która miała już pod opieką sześcioro innych dzieci. To w jej zrujnowanym domu mieszkał ostatnio od jej śmierci w zeszłym roku. Tajemnicze zniknięcie Klio Smith z namiotu 4-letnia Klio Smith zaginęła 16 października podczas wakacji, które spędzała z rodzicami na kempingu w Camp Campground na zachodnim wybrzeżu Australii. Dziewczynka zniknęła z przeznaczonej dla dzieci części namiotu, w którym spali jej rodzice i młodsza siostra i z e. między godzina 1 w nocy a godzina 6 rano. Policja podejrzewała, że dziecko było najpierw śledzone, a następnie uprowadzone. Jedną z poszlak było to, że nie byłaby w stanie samodzielnie odsunąć suwaka zabezpieczającego wejście, który znajdował się zbyt wysoko. Brakowało także plecaka dziecka. Dziewczynka została odnaleziona w jednym z domów tysięcznego miasteczka Carnarvon, gdzie mieszkała przed zaginięciem z matką i ojczymem. Mężczyzna, w którego domu znaleziono dziecko, trafił do aresztu. Zastępca komisarza policji dla zachodniej Australii, Col Blanch, zapewniał, że Clio jest cała i zdrowa i wróciła pod opiekę matki Ellie Smith i ojczyma Jake Glidona. Po otrzymaniu informacji o odnalezieniu Clio Smith, premiera Australii Scott Morrison podziękował policji za cały wysiłek poszukiwawczy. Cóż za wspaniała, przynoszącą ulgę wiadomość. Klio została znaleziona i jest już bezpieczna w domu, napisał na Twitterze. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, dodał polityk.